Piotr Sitek, witam i zapraszam na kolejny przegląd tygodnia Radia 5. W tym wydaniu pokażemy laureatów Włóczni Jaćwingów, corocznej nagrody prezydenta Suwałk. Dobra okazja, żeby tych włóczni troszeczkę przekazać więcej. Powiemy o wynikach trzeciego już oficerskiego balu charytatywnego w Suwałkach. Odbyły się już dwa bale charytatywne, podczas których zbieraliśmy, licytując różne przedmioty, które były wystawione do licytacji, zbieraliśmy na szlachetny cel. Oraz przypomnimy obchody Dnia Żołnierzy Wyklętych w Suwałkach. Wiedzieli, że tutaj spotkają opór. Znamy laureatów Włóczni Jaćwingów, czyli corocznych nagród prezydenta Suwałk. W tym roku wyróżnieni zostali Irina Popowa, Irena Mickiewicz, Stanisław Łobacz, Jarosław Jutkiewicz, Mariusz Łączkowski, Rodzina Warakomskich, Stowarzyszenie Integracji Społecznej Alternatywa, firma Prognozis oraz Malow. Uroczysta gala wręczenia nagród odbyła się w sobotę na hali Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach. Wydarzeniu towarzyszył koncert zespołu Blue Cafe oraz Capri New Beat. Jak powiedział Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk, Włócznie Jaćwingów to nagrody przyznawane osobom i instytucjom, które robią wyjątkowo dużo na rzecz miasta i jego mieszkańców. 300-lecie naszego miasta, dobra okazja, żeby tych włóczni troszeczkę przekazać więcej. 17 raz to czynimy, bo to jest 17 gala. Wręczyliśmy w poprzednich latach równo 100 włóczni. Dzisiaj te 9 trafią do instytucji, do firm, do osób, które mają, nie ulega wątpliwości, olbrzymi wkład w rozwój tego miasta, promocję tego miasta. Chcemy poprzez właśnie wręczenie tej nagrody podziękować im za to, co czynią dla mieszkańców i dla ukochanych naszych Suwałk. Nad problemem bezpańskich kotów pochylili się suwalscy radni. Podczas głosowania w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi Wojciech Pająk, radny klubu Łączą Nas Suwałki, zauważył, że zwierzętom nie da się pomóc bez wsparcia społeczników. Ci z kolei niewiele zrobią bez zgody zarządców terenu. Dlatego zaapelował do szefów spółdzielni mieszkaniowych, aby nie likwidowali domków dla bezdomnych kotów. Kiedy piszemy o zapewnieniu opieki na przykład wolno żyjącym kotom, to jest oczywiste, że tym się zajmą społecznicy, ludzie, którzy te koty lubią, którzy się nimi opiekują. I tutaj wiem, że wśród suwalczan ten program jest i znany, i wypełniany. Natomiast są przypadki, kiedy zarządcy nieruchomości, tu się zwracam do spółdzielni mieszkaniowych, do wspólnot, utrudniają tę opiekę, zwłaszcza nad kotami. Apeluję, żeby jednak trzymać się naszego programu, nie likwidować na przykład domków dla kotów, które są społecznie ustawiane. Ponad 30 tysięcy złotych zebrano podczas tegorocznego trzeciego już oficerskiego balu charytatywnego w Suwałkach. W imprezie wzięli udział przedstawiciele wszystkich służb mundurowych. Pieniądze z przeprowadzonych podczas imprezy licytacji trafiły na leczenie Wiktorii, która po 17 operacjach wymaga rehabilitacji. Symboliczny czek przekazał dziewczynce Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pomysłodawca balu, który 3 lata temu zaproponował zorganizowanie imprezy na rzecz wsparcia leczenia dzieci z rodzin mundurowych. Skierowałem taki apel do garnizonu, żeby wrócić właśnie do tej tradycji okresu międzywojennego. I wojsko, pan pułkownik Świderski, pan pułkownik Kowalewski, a także inne służby wewnętrzne, służby mundurowe, tu obecne dzisiaj w postaci swoich reprezentantów, swoich komendantów, dowódców, szefów, podjęły tę inicjatywę i odbyły się już 2 bale charytatywne, podczas których zbieraliśmy, licytując różne przedmioty, które były wystawione do licytacji, zbieraliśmy na szlachetny cel wsparcia w leczeniu dzieci. Tak się umówiliśmy, że na początku będą to dzieci z rodzin mundurowych. Z uczniami szkoły podstawowej nr 11 spotkali się piłkarze suwalskich Wigier. Pierwszoligowcy lada moment rozpoczynają wiosenną rundę rozgrywek. W związku z tym chcieli zaprezentować się uczniom zaprzyjaźnionej szkoły w nowym składzie. Z pustymi rękami nie przyszli. Przekazali dzieciom 100 biletów na mecz reprezentacji Polski U21 z reprezentacją Białorusi U21, który odbędzie się 30 marca w Suwałkach. Był też czas na wspólną zabawę z piłką. O szczegółach Zbigniew Kowalewski, kierownik drużyny Wigier. Poprosiliśmy dyrekcji szkoły, żeby
żeby zorganizować takie uroczyste prezentacje naszej drużyny. No jak zwykle dyrekcja szkoły przychyliła się do tego, no i jak widzimy, mamy fajną to prezentację, dużo atrakcji, młodzież zadowolona, także no myślę, że fajnie to wszystko wypadło. Jak zwykle, zawsze staramy się coś od siebie dać w ramach podziękowania dla dyrekcji za tak miłe przyjęcie. Wręczyliśmy voucher na 100 biletów na mecz Polska-Białoruś oraz koszulkę oryginalną, w której występują nasi zawodnicy z podpisami całej drużyny. Sala edukacyjna Ognik powstała w nowej siedzibie suwalskich strażaków. To specjalne pomieszczenia przygotowane do edukacji najmłodszych. Wewnątrz dzieci mogą nie tylko dowiedzieć się, co robić w sytuacji zagrożenia, ale również poznać warunki, jakie panują podczas pożaru. Wszystko dzięki pomieszczeniu symulującemu pożar w mieszkaniu. Dziś odbyło się uroczyste otwarcie sali. Byli mundurowi, przedstawiciele władz i najbardziej zainteresowani, czyli przedszkolaki, które przeszły pierwszą lekcję zachowania podczas pożaru. Będziecie też dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda pomieszczenie, w którym doszło do pożaru. Jakie tam są zagrożenia, co będzie można, jak będzie można ich uniknąć. O tym wszystkim strażacy będą mówili. I te symulowane takie pomieszczenie, w którym doszło do pożaru, znajduje się za tymi tajemniczymi drzwiami. O tym później to pomieszczenie wam pokażemy i zobaczyć. Symbolicznie je otworzymy oczywiście. I myślę, że te zajęcia, ta wiedza, którą tutaj dzieci pozyskają, naprawdę będzie bardzo ważna. I myślę, że dalej przekażecie tą wiedzę nie tylko w przedszkolach, w szkołach, ale także i w domu. I nie tylko dla dzieci, ale myślę też dla dorosłych. Hołd żołnierzom wyklętym oddali suwalczanie. Tradycyjnie już coroczną uroczystość rozpoczęło nabożeństwo w konkatedrze pod wezwaniem świętego Aleksandra, po którym zebrani przeszli przed pomnik 41. Pułku Piechoty Armii Krajowej przy ulicy Sejneńskiej, gdzie był apel poległych, honorowa salwa i złożenie kwiatów. Wyklęci byli żołnierzami niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia, którzy od 1943 roku stawiali opór próbom sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR. Ich liczba szacowana jest na ponad 100 tysięcy. Na Suwalszczyźnie podziemie niepodległościowe było wyjątkowo prężne. Dowodem jest chociażby kwiecień 1945 roku, kiedy przed obławą augustowską rozbrojone zostały wszystkie posterunki Milicji Obywatelskiej. Jak mówił dr Krzysztof Jabłonka, pracownik naukowy Zamku Królewskiego w Warszawie, Suwałki były jednym z najbardziej nielubianych przez komunistów miast Polski. Nasi wrogowie, nasi przeciwnicy i rodzimi komuniści, i ci, którzy przyszli ze wschodu, i armia od krwi czerwona, wiedzieli, że tutaj spotkają opór. Stąd obława augustowska, stąd aresztowanie wielu niewinnych ludzi, stąd wreszcie represje, jaki cały region spotkał. Pamiętajmy, że długo po wojnie Suwałki to był najbardziej zapadły kąt Polski, najbardziej nielubiany przez komunę, no jeden z najbardziej nielubianych. No dorównywał mu chyba tylko obszar Podhala, gdzie wsławił się przecież słynny ogień. To wszystko w dzisiejszym wydaniu Przeglądu Tygodnia Radia 5. Dziękuję za uwagę i zapraszam za tydzień.